Siemanko, z tej strony jak to, a dziś zajmiemy się Auriają. Pierwsze co robimy, to zbijamy Sanctum Sentry, bo te koty bufują każdego przeciwnika o dodatkowe 50% damage. Tankowie powinni się podzielić porówno adami i tak będzie łatwiej. Pamiętajmy o najgroźniejszym ataku Auriai, a mowa tutaj o Sonic Screech. Śmiertelny pisk staje się niegroźny, gdy rozkłada się o jak największej ilości graczy, więc tego bossa trzymamy twarzą do rajdów. Kolejną umiejętnością bossa są częste firy, więc tremor potem jest obowiązkowy. Często też gracze ustawiają się w jakimś kącie, żeby jak najmniej odbiegać od rajdu. Kociara, bo tak w Polsce jest nazywana, często też przywołuje do pomocy koty, jednak te nie posiadają zbyt wiele HP, więc padną od graczy takich jak Consecration lub Gwendy. Po minucie od rozpoczęcia walki do pomocy pojawi się Feral Defender. Ote musi natychmiast go przejąć, bo ad ten posiada 9 staków buffa, który zwiększa mu 50% damage za każdy punkt. Po zabiciu go traci jeden stak, pozostawiając na podłodze czarną plamę, która mocno kąsa stojących w niej, więc Kiciusia dobijamy z daleka od rajdu, aż w końcu straci on ostatni stak. Ad jest trudny do utrzymania, więc cały rajd powinien być czujny i uważać na to, gdzie umiera. To tyle w tym odcinku, zostaw łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i daj znać w komentarzu, jak poszło ci z bossem. Powodzenia!